Wyobraźcie sobie, że mamy przy sobie najbliższych. Masz lat tyle, ile tu mówię o Pani Seniorce i najbliżsi zatroszczą się, żeby ci kupować książki, którymi się masz przygotować. Nie, masz się bać, że Putin cię napadnie. Tak? A jak ktoś się zbliża do śmierci, rodzina o tym nie pomyśli. Albo myśli, tylko jest zaklina rzeczywistość. Śmierć nigdy nie nadejdzie, albo nadejdzie, wszystko nie zabił, nie ukradł, nie ubił, do nieba pójdzie. Jakich ty masz ludzi przy sobie? Czy szanowna pani seniorka może liczyć, że wśród nas, wśród was są ci właśnie, którzy podrzucą właściwą lekturę, a nie tylko spędzą godzinę na plotach? Żeby mieć czym czas wypełnić. Zwłaszcza jak się studiowało jakieś tam nauki science, w których uczono człowieka, że od małpy i potem na starość wszystkie te myśli, proszę, można wejść tu, szanowna pani, ma już praktykę, wejść do miejsca, gdzie ja mieszkam w tej chwili. Cała jedna ściana, zdjęte drzwi, bo książki to jest okno na świat w domu i cała ściana książek rodziców szanownego pana. Wszystko biblioteka Soboru Watykańskiego II. Czy ktoś, kto te książki w siebie wcisnął, a mama szanownego pana i tata, zatruł się śmiertelnie. Tak jakbyś ty jadł i do jedzenia dokładano cząstkę trucizny. Jak jestem szczęśliwy jako kapłan, że mam czas być z jedną duszą. Ileś czeka, chociaż czeka i nie czeka. A zabronione tu komuś przyjść? Ksiądz ma chodzić po mieście, mówić, jestem takim księdzem i przychodźcie, to już tam jakieś Wronieckie 9 robią za głoszą, nagłaśniają sprawę księdza Michała. Od strony tak jak ateiści, bezbożnicy potrafią, ale wyręczają się, prawie że powinno się im dziękować, gdyby ich motywacja i cel był słuszny. Nie jest, więc nie ma za co dziękować, jest za co ganić i przestrzegać. Do piekła za taką robotę się idzie. Czy wobec kogoś chce zbudować świat nienawiści, zemsty i tak dalej. Jak jestem szczęśliwym księdzem. Do tego jeszcze właśnie to, że nie chodzi się dla kasy. Nie chodzi się z jakąś perspektywą, że kasę trzeba przynieść. Może chodzę do wiernych, którzy tutaj do kaplicy przychodzicie i księdza zaprosili. Też znamienne, że na kolędę pierwsze zaprasza księdza najstarsza osoba. Należałoby ustąpić miejsca. Nikt nie musiał starszej pani ustępować. Po prostu pierwsza pomyślała i pierwsza zaprosiła.